Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej odsłonie obrazów historii, tym razem poświęconej obrazowi polskiego podziemia niepodległościowego w polskim kinie. Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest film Andrzeja Wajdy Popiół i Diament z 1958 roku. A razem ze mną są Państwa gośćmi pani dr Agnieszka Łuczak, historyk z Biblioteki Raczyńskich, specjalizująca się między innymi również w historii polskiego podziemia niepodległościowego w latach 45-56. A drugim naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Tadeusz Lubelski, historyk filmu, między innymi autor biografii Andrzeja Wajdy. I właśnie do niego chciałbym skierować swoje pierwsze pytanie. Gdybyśmy mogli na początek przypomnieć najważniejsze polskie filmy, w których pojawia się wątek AK-owski, wątek podziemia niepodległościowego, najważniejsze w sensie dokonania artystycznego, ale też takie, w którym w PRL-u zwłaszcza mówiło się jakieś nowe rzeczy, przełamywało się tabu polityczne. Bardzo proszę. Tutaj Popiół i Diament jest niewątpliwym prekursorem, mimo że powieść Jerzego Andrzejewskiego nie była tak przecież traktowana, raczej była kojarzona ze swoim pierwotnym tytułem zaraz po wojnie, z taką panoramą, a sposób ujęcia tematu przez Andrzeja Wajdę, o czym będziemy tutaj mówić, zadecydował o tym, że ten film otworzył wątek podziemia niepodległościowego w polskim kinie i na wiele lat był takim zdecydowanie najmocniejszym, o ile w ogóle nie pozostał zdecydowanie najmocniejszym utworem filmowym na ten temat. W pierwszej kolejności przychodzą do głowy takie filmy, które do Popiołu i Diamentu bardziej lub mniej bezpośrednio nawiązywały, jak oczywiście Nikt nie woła, Kazimierza Kutza, film o 2 lata późniejszy, film, o którym mówiono, że przedstawia taki wariant Maćka Chełmickiego Are Bur, prawda? Bohater grany przez Henryka Bałkowskiego, to jest ten, kto odmówił wykonania rozkazu na komuniście i historia tego jest przedstawiona. Czy Jak być kochaną Wojciecha Hasa, film z taką słynną sekwencją. Słynnej sceny z lampkami spirytusowymi w Popiele i Diamencie. Ale oczywiście to się potem rozciąga na lata. Taki ważny, wybitny film z kolejnej dekady, lat 60., to jest film Słońce wschodzi raz na dzień Henryka Kluby, który był zatrzymany przez cenzurę na kilka lat, zmuszono reżysera no, niestety do zmian. On zmienił zakończenie takie sztucznie optymistycznił, co było warunkiem wprowadzenia filmu na ekrany, z tym, że to nie było dosłownie podziemie niepodległościowe, tylko to była historia wzięta z pierwowzoru literackiego Wiesława Dymnego, rozgrywająca się w latach 45-47 na wsi bieszczadzkiej, w której miejscowa ludność barwnie, wspaniale w wielu sylwetkach tam przedstawiona, na czele z przywódcą miejscowym, haratykiem granym sugestywnie i świetnie przez Franciszka Pieczkę, bierze dosłownie takie powiedzenie, że władza jest teraz po wojnie w rękach ludu i próbuje wziąć władzę w swoje ręce, co kończy się dramatycznie konfrontacją z Urzędem Bezpieczeństwa. Filmem takim niewybitnym na pewno, ale właściwie jedynym, który od początku do końca spełnia takie warunki opowieści o oddziale partyzanckim w 1945 roku, który nie składa broni, próbuje walczyć dalej, czyli jest tym, co kojarzymy dziś z podziemem niepodległościowym. To jest taki mało właściwie pamiętany, ale ciekawy film Kazimierza Kutza Znikąd donikąd. To jest rok 75. Według scenariusza oryginalnego Ryszarda Kuisia, który był wtedy
takiego zapomnianego już pisarza, który był wtedy kierownikiem literackim zespołu Silesia, Kurt z nim współpracował, więc to była historia wymyślona specjalnie na potrzeby Silesii i trochę wymyślona jako film, który będzie dobrze widziany przez władzę, co miało ułatwić Kucowi przeprowadzenie wielu jego ryzykownych projektów wtedy w zespole Silesia, jak zwłaszcza sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Hasa, co bardzo było źle widziane i na parę lat opóźniło twórczość samego Hasa. To jest taka ciekawa, świetna aktorsko, Jerzy Tyrela gra szefa oddziału tego Akowskiego, pseudonim Groźny, takiego rannego, którego walczy się o życie, gra Olgierd Łukaszewicz, bodaj pseudonim Kordian. Ale ten tytuł dobrze oddaje taką z góry założoną i taką samospełniającą się przepowiednię o tym, że szans na jakiś sukces w praktyce życiowej ten oddział nie ma. Ja bym jeszcze tutaj, choć nie kojarzący się z tematyką wprost akowską i z tematyką podziemia niepodległościowego, ale kiedy myślę na ten temat, to teraz myślałem, przygotowując się do naszego programu, to przyszedł mi do głowy taki akapit o to, że w 1948 roku była gotowa historia do opowiedzenia przez kino w postaci niewydanego wtedy rzeczywistego debiutu literackiego Tadeusza Konwickiego Roisty. To była powieść gotowa, piękna, dramatyczna, autobiograficzna, ściśle rekonstruująca własną historię udziału w antyradzieckiej partyzantce w Puszczy Rudnickiej w 1945 roku. Gdzieś by się pojawił Zygmunt Szendzielarz jako pierwowzór dowódcy i tak dalej. To oczywiście, to po pierwsze było niecenzuralne jako książka, nie mogło wtedy się ukazać, tym bardziej było niecenzuralne jako film. Ale jeśli myślę i nigdy nie było próby realizacji filmu według tej powieści, ale kiedy myślę o filmie, który jest takim nie wprost, właśnie nie opowieścią wprost, która była cenzuralnie niemożliwa w PRL-u o dziejach takiego oddziału, a jeśli możliwa, no to tak jak w tym trochę konformistycznie wykonana, jak w tym filmie Kuca, o którym mówiłem, to był to film Salto Tadeusza Konwickiego. To jest taka synteza 15 lat PRL-u, bardzo dramatyczny, przez Cybulskiego, ucieleśnia właściwie wszystkie warianty, konfrontowany z mieszkańcami miasteczka, prawda, takiego umownego PRL-u, ucieleśnia wszystkie warianty bycia między oporem a przyzwoleniem, żeby odwołać się do formuły Andrzeja Fliszkę, prawda? On sam jest równocześnie partyzantem, jest Żydem, przecież ma ciągle coś tam zakopane, jest mitomanem, jest artystą, który o tym wszystkim opowiada. Więc bywało tak, że nie realistyczna historia, ale taki cudowny, wciąż żywy eksperyment artystyczny Tadeusza Konwickiego mógł być takim najprawdziwszym obrazem tematu, o którym mówimy. To jest bardzo ciekawe, panie profesorze, bo przecież Roisty Konwickiego napisane jeszcze w tym okresie, kiedy władza ludowa dopiero krzepła drugiej połowie lat 40. To jest utwór no, kompromitujący podziemie akowskie, prawda? Tam się pojawiają prześmiewcze portrety arystokracji, ziemiaństwa, tej wileńszczyzny. Postaci większości partyzantów są pokazane jako tacy bankruci polityczni, czy ludzie, którzy co najmniej mają okropne cechy charakterologiczne, więc
była szansa na to, żeby już od samego początku, że tak powiem, ożywiać tego trupa w szafie, to znaczy coś z tym trupem w szafie robić. Wygrała zamrażarka, czyli ta powieść, którą Konwicki mógłby się, że tak powiem, wkupić w narrację oficjalną na temat własnej również biografii, mogła się ukazać dopiero po 56 roku na fali Odwilży. Być może to jest, że tak powiem, tutaj Andrzejewski ze swoją powieścią Popiół i Diament, można powiedzieć, zastąpił tę możliwość, przed którą stał sam Konwicki. Czy pan by się zgodził z takim stwierdzeniem? No coś w tym jest oczywiście. Ja pociągnąłem tę linię od Roystów do, czy od Roist, chyba od Roystów jednak, do Salta, ze względu na to, że w Salto wpisany jest taki dramatyzm tego problemu Roystów jako debiutu, z którym się pisarz trochę wkupuje w rzeczywistość państwa. Wcześniej w Senniku Współczesnym on opowiedział historię, jak bohater zapisuje się do partii, musi przed gremium opowiedzieć ten dramat swojej antyradzieckiej partyzantki, zadają mu pytanie typu, czy strzelaliście do Rosjan, prawda? On się wikła, coś musi opowiedzieć. To jest przytoczone przez Bikont i Szczęsną w książce Lawina i kamienie. Wprost tam zacytowana ta z, chyba z protokołu zebrania partyjnego. A w Salcie to jest przeobrażone artystycznie, prawda? Poczucie zdrady wobec swojego środowiska, poczucie niewystarczającego spełniania oczekiwań tych, do których łask się teraz wkupuje, później wstyd za to wszystko, co się stało. To jest cały splot, który właściwie żywił twórczość Konwickiego na wiele lat, który w tych jego dwóch filmach zacytowanych w wystawie w Muzeum Polin sprzed kilku lat o wyjazdach Żydów, dramatycznych decyzjach po 68 roku w Salcie i w Jak daleko stąd, jak blisko było, były właśnie zacytowane jako najmocniejsza reprezentacja filmowa tego problemu. Nie jest to wprawdzie ten problem, o którym my dziś mówimy, ale on o ten problem także zahacza. A co się dzieje z tym obrazem podziemia niepodległościowego po 89 roku, kiedy cenzura zwalnia swój uścisk i teoretycznie można już powiedzieć wszystko? No tak jak powiedziałeś, jest lekkie rozczarowanie. Z jednej strony są takie bardziej właśnie wprost opowieści, kiedy już nie ma ograniczeń cenzuralnych, ale zacząć tu wypada w tym miejscu oczywiście od filmu Pierścionek z orłem w koronie Andrzeja Wajdy, który był wymarzonym przez niego przez no może nie wiele lat, bo dopiero co wtedy ukazała się po latach tej zamrażarki powieść Aleksandra Ściborskiego, Pierścionek z końskiego włosia, o której było wiadomo, że ona była w połowie lat 60. zamierzona na 6 tomów, ale on po dwóch tomach spasował, widząc, że nie ma szans. Te dwa tomy, do których napisania się ograniczył, zostały w 91 roku wydane. Jak wiadomo, pisarz już nie żył, więc nie mógł wobec likwidacji cenzury napisać dalszego ciągu. Wajda wymarzył sobie ten film jako, tak to wprost było traktowane, poprawiona wersja Popiołu i Diamentu i to dramatycznie nie wyszło. To znaczy to był film nie tylko nieporównanie słabszy, no co można było przewidzieć wobec drastycznej różnicy między klasą obsady w obu filmach, także jakością scenariuszy obu filmów, bo ten scenariusz Andrzejewskiego, wspólny Andrzejewskiego i Wajdy,
który Andrzejewski wykorzystał jako poprawioną wersję swojej powieści, był jednak scenariuszem dużej jakości, ale także jako taka prawda historyczna, paradoksalnie wcale się nie sprawdził, nie wydał się prawdziwszy. No parę innych filmów. Myślę, że ważnym filmem jest Obława Marcina Krzyształowicza z początku poprzedniej dekady. Taki film i ciekawy narracyjnie, i opowiadający o właśnie takim o mścicielu walczącym w oddziale akowskim. Z 2012 roku. 2012, tak. To jest też, tu warto powiedzieć, że to jest film wynikły, to chciałbym potem do tego wrócić, z prywatnej potrzeby. Film jest dedykowany ojcu reżysera, który jest pierwowzorem postaci tego Wydry granego przez Marcina Dorocińskiego, który wykonywał takie wyroki, co było dla niego, jak łatwo się domyślić, bolesnym doświadczeniem biograficznym. Jakoś syn to znał i to był taki wymarzony film właśnie z rodzinnej historii. Może najwartościowsze filmy takie właśnie o tej problematyce historycznej, historii PRL-u, powstały z takiej prywatnej intencji. Tu przypomnę, nie wiążący się wprawdzie z podziemiem akowskim, ale ważny film o tym wczesnym PRL-u, może najważniejszy w ostatnich latach, Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, też wzięty z historii rodziców, prawda? To znana historia, nie będę tego opowiadał, ale on opowiada historię matki, ojca, ich miłości, z którego wynik on sam, dzięki czemu mógł mieć to doświadczenie człowieka Zachodu i po latach zrobić ten film dla Polaków. Myślę, że jeszcze jeden tutaj tytuł co najmniej trzeba przywołać, to znaczy może do tego się ograniczę już, Róża Wojciecha Smarzowskiego. Film o, no też nie o podziemiu dosłownie, ale o no, dramatycznej historii rozgrywającej się w Polsce w 1945 roku i konfrontujący z sobą rozmaite postawy polityczne. Znaczy, to z całą pewnością pierwszy film polski, w którym pokazuje się przemoc okupanta sowieckiego. Sowieckiego, tak. Tak, tak. Znaczy, chociaż zaczyna się od niemieckiego, prawda? To... Nikt przed Smarzowskim nie pokazał tego z taką naturalistyczną dosłownością, prawda? Ale jeszcze o ostatnim okresie, czyli po 1989 roku, jeszcze porozmawiamy w ostatniej części naszej dzisiejszej rozmowy. Wróćmy do Andrzeja Wajdy. Gdyby pan, panie profesorze, mógł teraz w dwóch słowach powiedzieć, co ten wątek akowski i właśnie wątek żołnierzy podziemia niepodległościowego po 1945 roku znaczy dla samego Wajdy, co znaczy w jego dziele filmowym i co dla niego osobiście jakoś biograficznie. No on należał do Armii Krajowej. Wprawdzie, jak opowiadał, nie miał okazji nigdy do użycia broni. Miał 16 lat, kiedy wstąpił do organizacji. Także dopiero realizując swoje filmy wziął broń do ręki, a nawet jest takie słynne zdjęcie, kiedy pokazuje Cybulskiemu, jak się strzela na planie popiołu i diamentu. Ale niewątpliwie to była taka opowieść autobiograficzna, nie wprost o doświadczeniu, o centralnym doświadczeniu swojej młodości. Kiedy wybuch wojny 1939 roku, dlatego 13-letniego wtedy chłopca stał się końcem świata i straszliwym rozczarowaniem związanym z utratą ojca, który był dla młodego Wajdy autorytetem. Opowiadał, że nigdy w życiu nie widział go bez munduru. Tylko na jednym zdjęciu z czasów w Krynicy jest w koszulce z krótkimi rękawami. Prawda? Więc był tym człowiekiem
ucieleśnieniem autorytetu i nagle potem zobaczyli raz z matką, kiedy uciekli z Radomia w pierwszym ataku paniki, już na przełomie września i października 1939 roku, tę armię polską po klęsce prowadzoną jako jeńcy przez hitlerowców. Wielokrotnie Wajda wracał do tego wrażenia jako najsilniejszego wspomnienia swojej młodości. Tego wrażenia, że świat się rozpada i to on się łączy z końcem tego świata, który wydawał się pewny, zwykle przy tej okazji przypominał albo hasło Silni zwarci gotowi, albo piosenkę Nikt nam nie zrobi nic i tak dalej, bo z nami jest marszałek Śmigły-Rydz. Niedawno pracując nad wydaniem notesów Andrzeja Wajdy, w obszernym wyborze, co przed nami, mam nadzieję, że w przyszłym roku to się ukaże, znalazłem w notesie Andrzeja Wajdy z 1948 roku jego pierwszy scenariusz filmowy, pierwszą próbę scenariusza filmowego w dwóch wariantach, krótszym i dłuższym. To się nazywa Historia hełmu bojowego, więc on sobie wyobrażał. To jest taki krótki film, no taki właśnie plan etiudy, bo on wbrew własnej legendzie, znaczy przez samego podawanej legendzie, starannie się przygotowywał przez cały rok, trzeci rok studiów na Akademii Sztuk Pięknych do studiów reżyserskich w Łodzi, więc przygotował scenariusze, pisał, zadawał sobie pisanie recenzji filmowych, analiz i tak dalej. Więc ta historia hełmu bojowego to jest wrzesień. To jest jakby pierwszy niemy szkic lotnej. Także on wiedział, że od tego musi zacząć. I zacząłby od tego, to znaczy wszystko wskazywało na to, że debiutem, przepraszam, zaczął oczywiście od pokolenia. Dzięki Fordowi, który mu oddał scenariusz przygotowy, to jest znana historia. Ale potem ważny był ten drugi film, który zrobi już samodzielnie, tak, bez opieki artystycznej Forda. Bardzo starannie przygotowywał po pokoleniu ten scenariusz i dostał wtedy w zespole scenariusz Szosa Zaleszczycka, Wilhelminy Skulskiej, piennikarki, matki Anny Bikon właśnie, o której przedtem wspominałem, o wrześniu. I rozpracowywał ten scenariusz, już rozmawiał z Tadeuszem Janczarem, który miał grać główną rolę. I wtedy przyszedł do niego kanał i wiedział, że wszystko inne musi rzucić, że to jest tak ważny, tak niezwykły materiał, że zabrali się od razu do pracy z Jerzym Stefanem Stawińskim. Na koniec tego wątku może o jeszcze jednej rzeczy powiem. Nieraz pytali mnie studenci, albo jak miałem jakieś spotkanie, jak mówiłem o kinie polskim, o szkole polskiej, czy to nie był trochę taki wentyl bezpieczeństwa, ta szkoła polska, że można było nagle zacząć szczerze mówić, na ile było możliwe prawdziwie o Armii Krajowej, o tych tematach stabilizowanych przez pierwsze dziesięciolecie powojenne. I zwykle mówiłem, że nie, że to była autentyczna potrzeba młodych artystów, filmowców, Wajdy, Munka, Lesiewicza, Lenartowicza i tak dalej. Z jednym wyjątkiem, z punktem wyjścia, z telefonem, jaki wykonał prezes Komitetu Kinematografii Leonard Borkowicz do Wajdy, który znał scenariusz kanału, który w styczniu 1956 roku przeszedł przez komisję, był bardzo krytykowany i mówiono, że no zobaczymy na razie do przeróbek, po czym historia zaczęła się toczyć, referat Chruszczowa, śmierć Bieruta i w marcu 1956 roku to zaczęło być potrzebne. Przyszli młodzi sekretarze, Moraski, Matwin, przygotowywano
wprowadzenie Gomułki, powoli trzeba było zwiększyć zaufanie, wywołać zaufanie społeczeństwa do władzy, którego przecież ona nigdy czy tam w małym stopniu miała. I potrzebna była taka opowieść rehabilitująca Armię Krajową. Sekretarzy zadzwonił do Borkowicza, a Borkowicz powiedział: jest, mamy taki scenariusz, myśleliśmy, nie wiadomo czy wyjdzie, nagle róbcie i to szybko, póki można. To był kanał. Czyli między marcem 56 roku telefonem do Wajdy i Stawińskiego, a uchwałą sekretariatu KC w sprawie kinematografii, właściwie zamykającą temat Armii Krajowej, te 4,5 roku to jest ten najżywszy okres szkoły polskiej, który wyłonił się z potrzeb władzy, a potem stał się taką diabłem z butelki, który przekroczył, czy władza sobie nie wyobrażała, że to będzie aż takie. No dobrze, tutaj otwiera się mnóstwo pytań dodatkowych, ale nie możemy zrobić osobnego programu o polskiej szkole filmowej. Ja chciałbym panią doktor teraz zapytać o sytuację podziemia niepodległościowego w momencie, kiedy toczy się akcja filmu Andrzeja Wajdy, czyli w maju 1945 roku. Gdy pani zechciała przypomnieć podstawowe fakty związane z taką sytuacją militarną, społeczną, polityczną tej grupy ludzi, która przez kilka lat walczyła z Niemcami, a teraz staje oko w oko z nowym okupantem. Ja może jeszcze dodam kilka faktów do tego, co mówił pan profesor, związanego z kanałem, z filmem Kanał Andrzeja Wajdy i właśnie tym jego debiutem, tak, w 1956 roku, tą potrzebą. Jeszcze dodam tylko, że w kwietniu 1956 roku ma miejsce amnestia, tak? Wychodzi z więzień po prostu tysiące AK-owców, co powoduje, że ta informacja o represjach na żołnierzach Armii Krajowej, o ich losach, jednak rozprzestrzenia się, tak, wśród rodzin, wśród znajomych. I drugi temat to jest taki, że w 1956 roku rozpoczyna się po tym przełomie, po tym polskim październiku, rozpoczynają się też procesy rehabilitacyjne. Przecież wtedy zaczyna działać Komisja Mazura, która jednak niektórych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa pociąga do odpowiedzialności, a przynajmniej rehabilituje część żołnierzy Armii Krajowej. Oczywiście nie wszystkich, to jest wybrane, już to nie jest moment, żeby o tym mówić. A wracając do pytania pana doktora, to tak pokrótce zrobię taki rys. Przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego nie mieli wypracowanej, jednolitej, spójnej koncepcji na temat tego, jak się zachować w momencie wejścia Armii Czerwonej na ziemię polskie. Mówimy tu o wejściu na ziemię polskie z obszaru II Rzeczpospolitej, czyli wejścia na te kresy wschodnie. I ciągle stosowano tą retorykę, jeżeli chodzi o żołnierzy Armii Krajowej, sojusznik naszych sojuszników. Planowano akcję Burza, która miała być występowaniem w roli gospodarza, tak? To znaczy pokonujemy wycofujących się Niemców, witamy wchodzącą armię sowiecką, podkreślając, że to są nasze tereny. Ta akcja Burza nie wypaliła. Organizacja antysowiecka, która powstała w konspiracji, w głębokiej konspiracji, organizacja NIE, czyli Niepodległość, kierowana przez generała Emila Augusta Fildorfa Nila, nie wypaliła, została błyskawicznie rozpracowana przez sowieckie organy bezpieczeństwa. I mamy taką sytuację, którą właściwie od jesieni 1944 roku, którą można by nazwać dekompozycją Polskiego Państwa Podziemnego. Do tego dochodzi jeszcze Powstanie Warszawskie, które spowodowało, że łączność
między centralą a regionami no, była zrywana. Do tego mamy wywózki, tak, żołnierzy Armii Krajowej na wschód, te kontakty organizacyjne również się zrywały. I takim dużym błędem politycznym była decyzja generała Leopolda Okulickiego, komendanta Armii Krajowej, pseudonim Niedźwiadek, o rozwiązaniu Armii Krajowej 19 stycznia 1945 roku. To był tak naprawdę polityczny gest, który miał zamydlić oczy Sowietom. W rzeczywistości wydano kolejne tajne rozkazy, które temu towarzyszyły. Miano zachować broń, zachować łączność. Chodziło po prostu o to, żeby Sowieci nie mieli argumentu do zwalczania Armii Krajowej. Spowodowało to ogromny chaos. Żołnierze Armii Krajowej, ci szeregowi, nie za bardzo wiedzieli, co mają robić. Generalnie część dowódców w regionach, dowódców okręgów, nie wykonała po prostu tego rozkazu o rozwiązaniu Armii Krajowej. Tak było właśnie w Wielkopolsce, tak było na Białostoczczyźnie i te okręgi, te siatki konspiracyjne, one trwały, tak? One trwały i czekały na rozwój wydarzeń, podejmując przede wszystkim rolę takiej jakby służby porządkowej, tak? Podejmując samoobronę konieczną wobec tego, co się działo na ziemiach polskich, wobec tego, co niosła ze sobą Armia Czerwona, mówimy o grabieżach, gwałtach i taką rolę jakby policji porządkowej, straży obywatelskiej przejmowała właśnie Armia Krajowa, żołnierze Armii Krajowej. Bywały nawet takie sytuacje, że całe placówki AK-owskie tworzyły posterunki milicji, tak? Ta pierwsza milicja to w dużej mierze nie miała wiele wspólnego z organami bezpieczeństwa, to w dużej mierze byli po prostu AK-owcy, którzy no, chronili ludność przed atakami. I teraz jaką mamy sytuację i ten rozkaz Okulickiego spowodował taki kolejny etap, który można by nazwać decentralizacją tego podziemia. I ten maj, tak, 1945 roku, to jest właśnie taki okres, kiedy właściwie to życie konspiracyjne osiąga apogeum, kiedy oddziałów leśnych jest bardzo dużo. One się reagując na te represje sowieckie, właśnie tam ci młodzi ludzie idą do lasu i nakręca się tak zwana spirala terroru, tak? Tu po prostu akcja powoduje reakcję i to wiosna i lato 1945 roku to jest apogeum działalności oddziałów leśnych, oddziałów partyzanckich. Podziemie AK-owskie, centrala AK-owska próbuje na nowo jakby scentralizować, podporządkować sobie te działania. Przy czym tu jest taka tendencja, że to właśnie żołnierze, szeregowi żołnierze chcą iść walczyć w oddziałach partyzanckich. Góra AK-owska chce ich demobilizować, chce podporządkowywać sobie te oddziały, żeby one nie prowadziły działalności zbrojnej i chce im jakby zapewnić możliwość wyjścia z lasu i rozpoczęcia, często na fałszywych papierach, zwykłego powrotu do normalnego życia i odbudowy kraju po wojnie. I taką mamy sytuację, w którymś momencie zaczynają, ta jakby powrót do tej centralizacji się nie udaje i mamy taki moment regionalizacji, że ważniejsze są te inicjatywy lokalne, inicjatywy regionalne. Ci dowódcy muszą się kierować wybierają własną metodę walki. Oczywiście w ramach delegatury sił zbrojnych, która właśnie powstaje na kraj, która powstaje w maju i która ma na nowo jakby objąć centralizacją i rozładować te lasy, są przygotowywane rozmaite raporty, bo musimy pamiętać, że ten obraz podziemia jako obraz wyłącznie walki zbrojnej, wyłącznie walki partyzanckiej jest obrazem nieprawdziwym. Tak naprawdę
równie ważna, jeśli nawet nie ważniejsza, była działalność wywiadowcza, była działalność propagandowa, chociaż mówię tutaj, niektórzy dowódcy nie lubili tej nazwy, woleli nazwę informacyjna, tak, bo propaganda wiąże się z jakimś takim zafałszowaniem obrazu. I następnie mamy już wrzesień, kiedy 1945 roku, kiedy powstaje już nie wojskowa organizacja, tylko polityczna Wolność i Niezawisłość. Przy czym trzeba tu od razu podkreślić, że wbrew jednemu z takich mitów założycielskich PRL-u, czyli pokazywaniu podziemia jako takiej straceńczej walki bez koncepcji do ostatniej kropli krwi, to przywódcy podziemia mieli dwa cele. Jeden cel to było dotrwanie do wolnych, demokratycznych wyborów, które miały się, zwycięskich oczywiście, dla społeczeństwa polskiego, które miały się odbyć pod jakby kuratelą państw zachodnich. A druga opcja to było dotrwanie do wybuchu III wojny światowej i jakby zachowania i żołnierzy, i broni, i kontaktów do walki przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Myślę, że to może pokrótce to wystarczy, chyba że Państwo macie jeszcze jakieś pytania. Jeśli można przypomnieć takie podstawowe fakty, wracam do tego maja 1945 roku. Czy historycy dzisiaj są w stanie oszacować liczbę żołnierzy, którzy ukrywali się w lasach, którzy byli zakonspirowani z bronią, walczyli przeciwko komunistom? Czy znamy liczbę ofiar represji komunistycznych? Czy znamy skalę represji i na czym te represje polegały? Jeżeli chodzi o skalę działalności oddziałów leśnych, w tym okresie, o którym mówimy, lato, wiosna-lato 1945, w lesie mamy 20 tysięcy ludzi, 20 tysięcy żołnierzy, którzy walczą w oddziałach partyzanckich. I łącznie przez więzienia, areszty, obozy pracy, ale mówimy tu już o okresie szerszym, tak, o okresie 44-56, przeszło 1 100 000 osób z powodów politycznych, tak? Jeżeli chodzi o wyroki sądowe, to zostało skazanych na karę śmierci 5 tysięcy osób, wykonano 3 tysiące tych wyroków, a w więzieniach na skutek, nie wiem, brutalności przesłuchań i innych samobójstw zmarło 21 tysięcy osób i 250 tysięcy osób, czyli ćwierć miliona, zostało skazanych z powodów politycznych. Tak wygląda ta skala represji. A jeśli chodzi o wywózki do Związku Sowieckiego, Barbara Skarga napisała taką wspaniałą książkę, była żołnierzem AK Wileńskiego i ta książka nosi tytuł Po wyzwoleniu, to jest taki ironiczny tytuł, znaczy została wyzwolona i pojechała na wschód razem z tysiącami swoich kolegów i koleżanek. Przez 10 lat była w łagrze sowieckim. Wróciła po 56 roku. Jej siostra Hanna Skarżanka w tym czasie była znaną już aktorką. I to był los bardzo wielu akowców. Zresztą właśnie w filmie, o którym mówił pan profesor Andrzeja Wajdy, Pierścionek z orłem w koronie, jest ta jedna z takich kulminacyjnych scen. To jest scena tego filmu właśnie. Tak, stoją na peronie żołnierze i zaczynają śpiewać Bogu Rodzice i są pakowani do bydlęcych wagonów, wyjeżdżają na wschód. Czy znamy skalę tej wywózki? Te represje na Kresach Wschodnich były bardzo duże. Myślę, że
Ja się nie spotkałam z liczbami, które byłyby podane. Jako ciekawostkę podam tylko, że w dokumentach sowieckich oddziały Armii Krajowej są nazywane jako antysowieckie oddziały powstańcze, zwane Armią Krajową. Armia Krajowa była postrzegana jako armia powstańcza. Natomiast ja w tej chwili nie potrafię sobie przypomnieć takiej publikacji, gdzie by było to oszacowane. Natomiast skala była duża, skala represji. Tu też jest ten problem akcji Burza, tak? I przystąpienia w pierwszej kolejności właśnie Armii Krajowej w obszaru wschód do tej akcji Burza, kiedy jeszcze liczono na to, że uda się ramię w ramię z Sowietami wyzwalać te ziemie spod niemieckiej okupacji. Okazywało się, że jest to podstęp, tak? Wiadomo, po zakończeniu działań, po ustaniu walk z Niemcami, sowieckie organa bezpieczeństwa rozpracowały Armię Krajową, wywoziły AK-owców, ale też jest problem wcielania młodych ludzi do nowego ludowego Wojska Polskiego, które walczyło u boku Armii Czerwonej. I ci żołnierze, którzy nie chcieli iść do tej armii, byli traktowani jako dezerterzy i też im w tym momencie groziła za to kara śmierci. Pani doktor, to spróbujmy teraz złapać byka za rogi i spróbujmy przyjrzeć się powieści Andrzejewskiego i filmowi Wajdy jako utworom realistycznym, które próbują opisać rzeczywistość początku maja 1945 roku. Na ile relacja Andrzejewskiego i Wajdy ma coś wspólnego z faktami historycznymi, z naszą dzisiejszą wiedzą o tym, jak wyglądała rzeczywistość właśnie tych zakonspirowanych oddziałów. Obydwa utwory, i powieść Andrzejewskiego, i film Wajdy, jakby próbują pokazać, z kim walczą AK-owcy, komu podlegają, jaki ma stosunek taki szeregowy żołnierz leśny do rozkazów, które dostaje z Londynu od swoich przełożonych i ich pośredników tutaj w kraju, jakim cieszą się poparciem żołnierzy Armii Krajowej wśród ludności cywilnej, jaki typ, że tak powiem, etosu reprezentują, etosu walki, etosu służby reprezentują AK-owcy. O tym wszystkim obydwa utwory, i prozatorski, i filmowy, mówią, bo to jest w dużej części treść w ogóle tego przekazu powieściowego i filmowego. Co na ten temat mówi historyk, który badał tamtą rzeczywistość? Kiedy oglądałam ten film Popiół i Diament, starałam się tak mniej więcej wypunktować. Znalazłam tam dwa takie obrazy, jeżeli chodzi o rzeczywistość, które były prawdziwe i autentyczne, 7, które są moim zdaniem fałszywym obrazem, nawet mają właśnie, pokazują te tak zwane kłamstwa założycielskie PRL-u, i bardzo dużo tak zwanych takich półprawd, które... To spróbujmy, które, spróbujmy no, można to na różne sposoby. Tak, więc jeżeli chodzi o ten prawdziwy, tak, obraz, to, że żołnierze wyklęci, to jest podziemie wywodzące się z Armii Krajowej. W tej chwili żołnierze wyklęci to jest jakaś taka formacja, która się pojawiła nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, a rzeczywistości tak było, że przeważająca część antykomunistycznego podziemia to byli dawni żołnierze Armii Krajowej.
I wydaje mi się, że w tej chwili to umyka, a ten film to pięknie pokazuje. Kolejna taka prawdziwa, prawdziwy obraz, który jest w tym filmie, to jest kreacja stworzona przez Zbigniewa Cybulskiego. Cały właściwie ten przekaz pozawerbalny, który pokazuje żołnierza AK, żołnierza Kedywu, bo to spojrzy się na Cybulskiego i widać, czy to jest żołnierz Kedywu. I kiedy ja go oglądałam, od razu przyszedł mi do głowy taki raport sporządzony w sierpniu 1945 roku właśnie przez podziemie poakowskie Okręgu Poznańskiego. Ja zacytuję, bo to jest po prostu no, cały Zbyszek Cybulski z Popioły Diamentu. Armia Krajowa otoczona nimbem tajemniczości pociąga tutejsze społeczeństwo, które czuje, że jest to właśnie to, czego pragniemy. Ożywiona w ostatnim miesiącu działalność organizacji, liczne wystąpienia oddziałów leśnych przeciwko UB, drukowane ulotki i reportaże prasowe cieszą się ogólną sympatią. Każde niekorzystne dla obecnego rządu zdarzenie zapisuje społeczeństwo na rachunek Armii Krajowej. I tak to wyglądało. Sympatie widzów też lokowane są po stronie no, tego żołnierza Kedywu. I wydaje mi się, że no, Cybulski tą rolą rozsadził w tym swoim przekazie, nawet pozawerbalnym, rozsadził ten obraz i no, jednak udało się tutaj jakby cenzurę w jakiś sposób zmylić. Tak? A teraz jeżeli chodzi o te fałszerstwa, tak, które tam są. One też nie są, i to jest też jakby tutaj na plus, jeżeli chodzi o ten obraz Wajdy, one też nie są jakby pokazane ściśle werbalnie. To kłamstwo założycielskie PRL-u, czyli wojna domowa, tak, że na ziemiach polskich miała miejsce wojna domowa. W rzeczywistości wiemy teraz i takie pojęcie funkcjonuje w historiografii, że był to podbój państwa przy pomocy obcej armii i przy pomocy zabiegów dyplomatycznych Józefa Stalina dokonany przez no, ludzi przez niego wyznaczonych, tak? Czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który ani nie reprezentował polskich interesów, ani nie niósł ze sobą wyzwolenia narodowego. I ten obraz w filmie, gdzie Maciej Chełmicki strzela do Szczuki, wykonując ten wyrok podziemia i padają sobie w ramiona. Dla mnie jest to takie symboliczne, taka kwintesencja właśnie, która jednak mówi o tym, że tu była na tych ziemiach, była wojna domowa. I myślę, że ten obraz jest też tak silny i tak przejmujący, że jednak wystarczy za bardzo wiele słów i zapadnie w serca i umysły odbiorcy, niosąc ze sobą Przepraszam, że wchodzę. Kiedy mówi pani wojna domowa, to ma pani na myśli konflikt dwóch równorzędnych wartości reprezentowanych przez duże części społeczeństwa. Nasza wiedza historyczna o tym konflikcie zbrojnym pomiędzy Armią Krajową a KBW czy jednostkami NKWD mówi nam, że ten konflikt miał inny charakter, że to była po prostu walka z okupantem. Rozumiem, że tak powiem, streściłem to znaczy, pani wynurzenie, bo to mogło być niejasne. Bardzo proszę. Dobrze. W każdym razie dodajmy, że na ziemiach polskich po stronie właśnie tego rządu tak zwanego lubelskiego, który był konkurencyjny, tak, wobec legalnego polskiego rządu na uchodźstwie, po stronie tego rządu lubelskiego stały obce wojska, tak? Bo ponieważ wiemy już w tej chwili, że w Polsce stacjonowało 43% wojsk wewnętrznych NKWD, które stacjonowały w Europie Środkowej, czyli
nie można to mówić o wojnie domowej, prawda? I to, no oczywiście my to teraz wiemy, tak? To zostało ustalone, policzone. Kolejny właśnie taki fałszywy obraz, który, no tu myślę, że tu już trzeba podkreślić, to jest taki, że właśnie chłop, że jeżeli chodzi o strukturę społeczną podziemia, tak? Tutaj jest ta scena, że chłopi są jakby trochę przeciwko, natomiast no, rzeczywiście trzeba podkreślić, że podziemie zbrojne to przede wszystkim, podziemie to przede wszystkim jest właśnie wojna na wsi i to są chłopscy synowie, tak? Którzy właśnie stoją w obronie suwerenności przeciwko tej nowej sowieckiej okupacji. Fałszywym obrazem jest właśnie tutaj ta scena, że podziemie zbrojne podejmuje jakieś takie akcje ofensywne mające na celu likwidowanie działaczy partyjnych. Tak jak mówiłam, to była przede wszystkim samoobrona konieczna, odbijanie z więzień swoich kolegów i umożliwienie, po prostu uwolnienie ich. Kolejne takie przekłamanie to jest właśnie to, że ta młodzież jest taka zagubiona, bez celu, zniszczona wojną. Tak naprawdę, jak mówiłam, były te dwa cele. Tak? Oni nie chcieli prowadzić straceńczej walki do ostatniej kropli krwi, chcieli żyć w wolnym, suwerennym kraju, który będzie możliwy tak, albo po wygraniu wolnych wyborów, albo po wybuchu i wygraniu trzeciej wojny. I jeszcze właśnie tutaj ten obraz tych elit przedwrześniowych, nazwijmy to, które tak cynicznie wykorzystują młodych i naiwnych tych chłopców z dołów Armii Krajowej w swoich rozgrywkach właśnie o władzę. I tutaj mamy dwie postaci, tak, tego syna Szczuki i Maćka Chełmickiego. W praktyce to bardzo długo ten mit też funkcjonował. W praktyce tak naprawdę to podziemie, tak jak mówiłam, było powiązane z tymi chłopskimi, to byli chłopscy synowie, oni nie byli powiązani z tymi tak zwanymi obszarnikami, tak, i z tymi elitami przedwrześniowymi. Nawet tutaj Zdzisław Broński, pseudonim Uskok z Winu w obwodzie Lubartów, czyli na Lubelszczyźnie, on pisze w swoich zapiskach, że on jest za reformą rolną, że jemu się to, jakby on to akceptuje, te posunięcia nowej władzy, czyli tu kompletnie ten obraz nie pasuje, a on jest dosyć taki wyeksponowany na różne sposoby, właśnie ta reakcyjność tych elit przedwrześniowych. No i takie kłamstwo, znaczy kłamstwo, to jest już taki, właściwie mi się wydaje, stereotyp, który funkcjonuje w bardzo wielu filmach i pewnie literaturze też, czyli ten obraz Szczuki jako polskiego komunistę, patrioty, tak? Generalnie polscy komuniści, już niezależnie od tego, czy w której grupie byli, czy w tej grupie moskiewskiej, czy w tej grupie, która tu w czasie wojny walczyła w Armii Ludowej, oni mieli dość indyferentny stosunek do polskości. Przecież kiedy Stalin zdecydował, że Polska Partia Robotnicza będzie się tak nazywała, tak, Polska Partia Robotnicza, oni byli, ci polscy komuniści, oni byli niezadowoleni, im się nie podobało to, że w ogóle będzie nazwa Polska, tak? To Stalin potrzebował do swoich rozgrywek dyplomatycznych. I to mi się wydaje, ale to nie jest nie tylko w tym filmie, to jest pokutujący taki obraz, który uważam chyba jest największym właśnie fałszerstwem, jeżeli chodzi o tych polskich komunistów, patriotów. Ich ojczyzną był kraj rad, a stolica była w Moskwie i oni wykonywali decyzje, które zapadały w Moskwie.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, no, pani doktor dokonała tutaj bezlitosnej demaskacji tych wszystkich mielizn propagandowych i fałszerstw, które były przede wszystkim w powieści, ale również zostały też z powieści przeniesione do filmu Wajdy. I tutaj jesteśmy na tropie pewnego paradoksu, bo to dzieło Wajdy, zrodzone, poczęte, jak głosi legenda, w gabinecie Jakuba Bermana, zrodzone właśnie na podstawie pewnych dokumentów Służby Bezpieczeństwa KBW, rozpracowujących podziemie w Ostrowcu, gdzie dokonano zabójstwa na dygnitarzu lokalnym partii. Wykonawcą tego wyroku był Stanisław Kosicki, pseudonim Bohun, który, jak twierdzi Krzysztof Konkolewski, był pierwowzorem właśnie Maćka Chełmickiego, czyli postaci granej przez Zbyszka Cybulskiego. Więc to dzieło zrodzone w gabinecie bezpieki, pomyślane jako bardzo chytra opowieść uzasadniająca przemoc powojenną skierowaną przeciwko podziemiu niepodległościowemu, obciążająca legalną władzę ówczesną, czyli rząd londyński, różnego rodzaju zbrodniami i niecnymi motywacjami. To dzieło jednak, mimo wszystko, o czym powiedziała też sprawiedliwie pani doktor, no, stanowiło w 1956 roku absolutną rewelację, spotkało się z wielkim entuzjazmem również byłych żołnierzy AK, środowisk akowskich, i w jakimś sensie jednak przyczyniło się do uchylenia rąbka tajemnicy, czy pokazania jakiejś części prawdy o AK, która do 1956 roku była po prostu zaplutym karłem reakcji, prawda? Była bandą morderców, która dbała na szczęście społeczeństwa. Więc to jest taki paradoks, że mamy tutaj do czynienia z kłamstwem, które gdzieś mówi prawdę. Jak to się stało? Jak to było możliwe? Proszę opowiedzieć nam, przypomnieć tę historię. Tu jest szereg, to trudno jednoliniową taką opowieść z tego zrobić. Tu jest szereg bardzo ciekawych i skomplikowanych. Zacznijmy od tego Bermana. Ślad jest w znanej książce Jacka Cznadla, gdzie w rozmowie ze Zbigniewem Herbertem odbytej w roku 85, 2 lata po śmierci Jerzego Andrzejewskiego, Herbert mówi, że Andrzejewski mu opowiadał, że tę powieść Popiół i Diament zamówił u niego Berman. Nie można już było tego skonfrontować z samym Andrzejewskim, który nie żył, jak mówiłem. Nie ma dowodów na to w żadnych archiwach, prawda? Jest. Andrzej Wajda oburzał się, nie przyjmował do wiadomości książki Konkolewskiego, z której pochodzą te fakty właśnie o Stanisławie Kosickim. Zasługa reportera, który znalazł jakoby pierwowzór Maćka Chełmickiego, i dodajmy, tu jest jeszcze ciekawsza rzecz. Mowa była o tym wielokrotnie, kiedy komentowano powieść Andrzejewskiego Popiół i Diament, zarówno w pierwszej wersji, mniej więcej w 2/3 ona się ukazała w odcinkach, drukowana w krakowskim tygodniku Odrodzenie. Rzecz charakterystyczna, Andrzejewski, który był pisarzem katolickim, tak chciał być kojarzony jako autor Ładu Serca przedwojennego, nie nawiązał w ogóle współpracy po wojnie z Tygodnikiem Powszechnym, o co by go można było podejrzewać, tylko z takim prorządowym, owszem literackim, takim obiektywnym, świetnie redagowanym przez Karola Kuryluka,
ale prorządowym odrodzeniem. I znacząca data, 19 stycznia 1947 roku, czyli w dzień tych sfałszowanych wyborów, które no, oficjalnie miały usankcjonować nową władzę w Polsce, zaczął się druk w odcinkach powieści Odrodzenie. Po 2/3 został przerwany i w 1948 roku książka się ukazała. Dostała nagrodę, taką dzisiejszą Nikę, nagrodę właśnie tygodnika Odrodzenie dla najlepszej polskiej książki roku, co było właściwie usankcjonowaniem powszechnej opinii. To była książka, na którą czekano. Więc nie ma dowodów, że ona została zamówiona, tym niemniej ślady są, właśnie zacząłem o tym mówić, że mówiono, że nie było takiego przypadku zabicia sekretarza czy ważnego działacza partyjnego wtedy szczebla wojewódzkiego. Tymczasem Krzysztof Konkolewski w swojej opublikowanej w połowie lat 90. książce Diament odnaleziony w popiele opowiedział, że znalazł ten pierwowzór, mianowicie Jan Foremniak, który miał być bodaj wojewodą kieleckim, a więc właśnie w Kielcach, został zamordowany przez Stanisława Kosickiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tam gdzie toczy się akcja powieści, więc dużo jest tych przypadków i coś mogło być na rzeczy, o czym wiedział Andrzejewski, czy tak było, czy nie. Jeśli tak było, to na pewno w 1957 roku, kiedy zgłosił się do niego Andrzej Wajda, musiał się już tego wstydzić. Dodajmy, że Jerzy Andrzejewski był pisarzem no, bardzo uzdolnionym i o wielkich ambicjach artystycznych. On się w czasie wojny, wiemy o tym dużo z korespondencji ich, bardzo się przyjaźnił, właściwie był najbliższym przyjacielem Czesława Miłosza. I jak gdyby wziął za swoje ten słynny fragment wiersza otwierającego ocalenie Czesława Miłosza, właśnie taką z książki otwierającej ważną literaturę polską po wojnie, literaturę PRL-u. Czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi? On chciał zrobić coś, czując wyrzutu sumienia. Na wieczorach literackich opowiada o tym Miłosz w Zniewolonym umyśle, gdzie sportretował Andrzejewskiego jako alfę. Prawda? Opowiadał, że alfa czuł wpatrzone w siebie oczy na wieczorach literackich, no powiedzmy w 1942, w 1943 roku, wpatrzone w siebie oczy młodych chłopców, którzy już mieli wywołać powstanie. On czuł się współodpowiedzialny za straszliwą katastrofę, jaką stało się powstanie warszawskie. I chciał się dokonać konwersji. Zostać właśnie przejść ze strony Tygodnika Powszechnego, z którym nie nawiązał, jak mówiłem, współpracy, do strony Odrodzenia, tych pisarzy popierających nową władzę, ale takiej prawdziwej konwersji pisarz może dokonać utworem literackim. Więc chciał napisać utwór literacki, który przysporzy rzeczywiście zwolenników tej nowej władzy, o których jak wiemy, było bardzo mało. No, te prawdziwe, zdaje się, trzy razy tak w referendum z połowy 1946 roku odpowiedziało 25%, prawda? Więc to niewielu, a w 1945 roku zwolenników tej nowej władzy było pewnie 5%, 7%, no coś takiego, to trudno zbadać. Więc to była wielka praca do wykonania. I coś takiego Berman mógł u niego zamówić, wiedząc, zdając sobie sprawę, dodajmy, Berman numer dwa w tej ekipie po Bierucie, czy trzy po Gomułce, raczej dwa po Bierucie, wtedy odpowiedzialny za kulturę. W 1946 roku, kiedy mogło dojść do tego zamówienia. I w swoim pojęciu i w pojęciu analityka tej powieści, on świetnie wykonał zadanie. Bardzo go
demaskujący, znający go przyjaciel Miłosz w tym portrecie Alfy, on równocześnie w korespondencji pogratulował mu i to były najszczersze gratulacje z wszystkich. To jest potęga literacka. Musiałeś przysporzyć samą swoją konwersją wielu konwertytów wtedy. Nawiasem mówiąc, co wiemy z biografii Andrzejewskiego, on się bynajmniej na przyjaciele nie obraził za ten portret z zniewolonym umyśle, tylko był mu za niego wdzięczny. Tym niemniej minęło tych 7 lat, 10 lat od ukazania się pierwszego powieści do 1957 roku, kiedy do Andrzejewskiego zgłosił się Wajda. I to było 10 lat zasadniczo zmieniających sytuację. Ten 1957 rok, kiedy Andrzej Wajda złożył wizytę, najpierw umówił się korespondencyjnie nieznanemu sobie pisarzowi, którego książką się zachwycił. Dopiero teraz ją przeczytał. Po wojnie, kiedy wszyscy ją czytali, on jeszcze studiował ASP i nie czuł, że to jest obowiązek młodego inteligenta. Teraz ją przeczytał. Znalazł się w zupełnie innej sytuacji. W 1957 roku właśnie pozbawiono go obiecanej funkcji naczelnego Andrzejewskiego, obiecanej funkcji naczelnego redaktora czasopisma Europa, która miała być takim europejskim, no, takim prawdziwym, odwilżowym miesięcznikiem literackim polskim, miał być naczelnym. Nie doszło w ogóle do zgody ostatecznej cenzury na ten miesięcznik. Rozwiązano tygodnik po prostu, prawda? Pierwsza taka akcja pałowania przez milicję w rocznicę października w 1957 roku. To jest 1957 rok, koniec nadziei związanych z dojściem Gomułki do władzy. I równocześnie przystojny młody mężczyzna odwiedza nic innego jak poprawioną wersję swojej powieści. Po sukcesie kanału europejskim, prawda? Takiej nagrody nie miał żaden utwór artystyczny w 1957 roku w Polsce. Srebrna palma w Cannes, ex aequo z. Więc było komu ufać. I on przychodzi do niego z gotowym projektem, który opisał jako swój najszczęśliwszy pomysł w pierwszych rozdziałach swojej książki w pierwszych rozdziałach swojej książki Podwójne spojrzenie, która jest takim podręcznikiem dla młodego reżysera. Konieczne są dwa momenty natchnienia w życiu reżysera. Pomysł, czemu ma służyć jego film i obsada. No i on pokazuje, że to są jego dwa genialne pomysły. Pierwszy jego, czysto jego. Po przeczytaniu Popiołu i Diamentu, odrzucić całą tę panoramę, postaci drugoplanowe, w ogóle odrzucić tego mecenasa, który został kapo w Oświęcimiu, od którego właściwie powieść się zaczyna, odrzucić jego syna młodszego, czyli zarażonych śmiercią, to wszystko i zrobić tragedię, która trwa przez jedną noc, jak klasyczna tragedia. Andrzej Wajda chodził na wspaniały kurs kompozycji tragedii klasycznej. Profesor Stefania Skwarczyńska uczyła tego studentów w szkole filmowej, pracowała w Łodzi. Więc on wiedział, na czym polega tragedia i postanowił zrobić opowieść o Antygonie, która przeciwstawia się Kreonowi, prawda, jakby szczuce. Tragedia, główny bohater, jedna doba. Prawda? Andrzejewskiemu się to strasznie spodobało. Zaczęli nad tym pracować. No i to doprowadziło do tego filmu. Tutaj opowiem. Mam w tekście przeciwieństwie do tego zamówienia przez Bermana w notesach Andrzeja Wajdy. Andrzej Wajda był strasznie krytyczny wobec siebie. Kanał uważał za film kompletnie nieudany. Mówił, a gdybym ja to teraz robił, to by 90% byłoby w tym kanale, zupełnie inaczej, inna obsada. Właściwie z żadnego filmu nie był zadowolony.
z jednym wyjątkiem, popiołu i diamentu. Jest taka notatka z 82 roku, przepraszam, bo miało nie być dygresji, ale tę jedną, bo ona wydaje mi się ciekawa. Jeszcze nie ma tych notesów wydanych. Wajda właściwie nie miał wakacji. Cały czas pracował, robił różne rzeczy, teatr, pisanie, zamawianie, wystawy, filmy przede wszystkim, przygotowywanie i tak dalej. Zrobili sobie z panią Krystyną Zachwatowicz wakacje w 82 roku, koniec Dantona, jeżdżą sobie po Francji, z miejscowości do miejscowości, zwiedzają. I jest takie muzeum Antoine'a Watteau. Malarza z pierwszej połowy XVIII wieku, twórcy takich pięknych, rodzajowych obrazków ze szczęśliwymi ludźmi w kostiumach. I jest tam taki, który go zachwycił obrazek. Watteau otoczony policzył 25 dzieci. I pisze pan Andrzej, a ja mam tylko jedno dziecko, ale za to zrobiłem 25 filmów. Jak patrzę na obraz Watteau, to myślę sobie, że właściwie wolałbym mieć 25 dzieci, a tylko jeden film. Oczywiście Popiół i Diament. On był z tego, uważał, że tym jednym filmem on jakby wszystkie inne wychodziły mniej, lepiej, gorzej, na ogół gorzej. Natomiast Popiół i Diament to było to. I on był szczęśliwy, że coś takiego się udało. Mówiłem o tych współpracownikach. Film jest dziełem zbiorowym, więc z tych trzech głównych był tu najbardziej zadowolony. Ze współpracy z pisarzem, właśnie, że przekonał Andrzejewskiego, który rzeczywiście wykonał swoje zadanie lepiej niż można sobie było wyobrazić. Andrzej Wajda dawał mnóstwo takich przykładów. Nie ma postaci Szczuki, ani postaci syna Szczuki, ani w powieści, jak wiadomo, ani w scenariuszu. Nagle się zrobiła potrzeba. Wymyślili tę postać syna Szczuki. To jakiś dialog dla niego, żeby go scharakteryzować. No to Andrzejewski siada i pisze tę scenę. Wali go w twarz pyta go przesłuchujący go Ubek, ile masz lat? Jerzy Ogała odpowiada, 100, z tym bezczelnym uśmiechem. No to ten go wali w twarz. A teraz? 101. Mówi, kto pisze w tym swoim podręczniku dla reżyserów, kto wam napisze taki dialog? No nie żaden scenarzysta, tylko pisarz, prawdziwy pisarz. I właśnie całe życie potem on tęsknił do tej współpracy z Jerzym Andrzejewskim. Po drugie oczywiście Zbigniew Cybulski, którego poznał, do którego obsadzania namówił go Janusz Morgenstern. On się czuł zobowiązany obsadzić Janczara, który zagrał w adaptacji radiowej rok przed filmem i który go w ogóle, licząc, że zostanie obsadzony po kanale, że zagra Maćka Chełmickiego. No ale Janusz Morgenstern powiedział, on chciał pisać z Cybulskim swój scenariusz swojego debiutu Do widzenia do jutra. Cybulski wiedział wszystko o tej bohemie gdańskiej w połowie lat 50. Teatrze Bim Bom, był jego szefem i tak dalej. Musiał z nim pracować i odwdzięczyli się obaj za to Wajdzie, bo oni wymyślili, Wajda szedł spać, a oni nocami się zbierali i wymyślali scenę, też nieobecną przecież ani w powieści, ani w scenariuszu. Znaczy w powieści jest, ale w scenariuszu jej nie ma. Tej sceny z lampkami spirytusowymi. Znaczy nie ma lampek spirytusowych, jest dialog. Więc to jest, dodajmy więc, scenarzystę, aktora wykonawcy głównej roli w konfrontacji z Adamem Pawlikowskim, prawda, aktorem niezawodowym, oni byli całkowicie autentyczni, i drugiego reżysera, którym był Janusz Morgenstern. Idealna współpraca z ekipy. I to jest opowieść zupełnie, dzięki tym rolom, dzięki tej kompozycji, to jest opowieść o zupełnie czym innym niż powieść w intencji Andrzejewskiego, zjednująca pierwotnie do nowej władzy. To jest opowieść o tragedii, którą było to przekazanie władzy, odebranie władzy przez niechcianą wielką mniejszość
siłą czołgów radzieckich, co jest też tutaj sugerowane tymi przemarszami dwoma wojsk radzieckich, którzy czuwają i są stróżami tej zmiany. Ale, więc dodam, tutaj panie profesorze, właśnie kluczowa sprawa. Dlatego, że jeżeli mówimy, że to jest tragedia, a to jest bardzo przekonująco pan to przedstawił, jeżeli mówimy, że to jest tragedia, to jest konflikt równoważnych wartości, prawda? Czyli to jest właśnie wojna domowa. Nie, teraz... to jest tragedia w sytuacji bohatera, który albo ma być wierny przysiędze, podkreślano wielokrotnie, że to było, jak wstępowano do organizacji, to była przysięga, będę walczył do ostatniej kropli krwi przeciw dwóm wrogom. Od 1939 roku Polska miała dwóch wrogów i trzeba walczyć przeciwko nim, chociaż jak wiadomo, sam prezydent po wkroczeniu 17 września Armii Radzieckiej nakazał, żeby się nie przeciwstawiać im, ale teraz trzeba było walczyć, a potrzebą włączenia się do normalnego życia. To opowiadał w tych latach rówieśnik pokolenia Kolumbów w 21 roku. Jest taka piękna opowieść profesora Mieczysława Polemskiego, że były różne patriotyzmy. Był patriotyzm chłopców, którzy szli do lasu, trzeba było ich zrozumieć. Był patriotyzm chłopców, którzy chcieli iść na studia, zacząć porządne życie, bo stracili, nie mogli się uczyć przez całą okupację. Był patriotyzm architektów, którzy czuli, że trzeba odbudować Warszawę, bo jest zburzona i nie będziemy mieli innej stolicy. Był patriotyzm tych, którzy się przenieśli za granicę i na przykład współtworzyli w Maison Lafitte z Jerzym Giedroyciem kulturę paryską, ale żaden z nich nie był lepszy od innych. Tak się ale, nie było, ale nie było patriotyzmu młodych działaczy partyjnych, którzy agitowali za dobiciem hydry londyńskiej. No tak, ale takiej postaci w filmie Popiół i Diament nie ma. Takiej postaci w filmie Popiół i Diament nie ma. To jest czysta opowieść. W powieści jest taka historia, ale to jest poprawiona... współpracy przy poprawionej wersji powieści. I dobrze, ten w pierwszej chwili był olśniewający. Dobrze, to mam pytanie, bo tutaj docieramy do istoty sporu, jak gdyby właśnie o ten film. Czy pan, panie profesorze, uważa, że Wajda tym filmem w jakimś sensie konspirował przeciwko oficjalnej polityce historycznej PRL-u, mówiącej właśnie o początkach, o założeniu PRL-u, w której to opowieści Armia Krajowa no, jest po stronie fałszywej świadomości, by tak powiedzieć po marksowsku. Czy on konspirował, czyli był, można powiedzieć, depozytariuszem tych wartości właśnie akowskich i próbował przechytrzyć cenzora, narzucić siłą obrazów ten pozytywny obraz, czy też jednak sam już Wajda był dzieckiem PRL-u w tym sensie, że relatywizował te wartości i racje. Jak pan uważa? Na żadną z tych dwóch nie użyłbym żadnego z tych dwóch określeń, choć mam silne przeczucie, że Wajda robił co innego. On na pewno nie miał takiej świadomości obywatelskiej, która ileś lat później pozwoliłaby mu tak powiedzieć, że był depozytariuszem wartości akowskich, że konspirował przeciw PRL-owi. Wtedy tego nie miał. On działał jak artysta, który szukał, który chciał, dostał srebrną palmę w Cannes za kanał
zrobił trzeci film i chciał iść za ciosem, zrobić coś jeszcze lepszego. No jak artysta, pokazać, że jest najlepszy, no, że zasługuje na tę nagrodę no, ex aequo z Bergmanem. Chciał zrobić jeszcze lepszy film, ale uniesiony tą ekipą, tym Cybulskim, który no, miał może taką, chociaż był dzieckiem PRL-u, ale był też dzieckiem ziemiańskiej rodziny i przeżył straszne rzeczy w czasie II wojny światowej. To wiemy z niedawnej biografii Cybulskiego, prawda? Stracił rodziców, to znaczy oni nie zginęli, ale matka została wywieziona do Związku Radzieckiego. Ojciec taki wyjechał na zachód. On został sam z młodszym bratem. Głodował. Jego słabszy wzrok to jest tak zwana ślepota głodowa, prawda? Tu rzeczywiście nosił te ciemne okulary. Cybulski miał pełną świadomość, a równocześnie był harcerzem, który miał potrzebę uprawiania sportu, włączenia się. Wspaniale opowiedział o sobie, grając Maćka Rumickiego. I w gruncie rzeczy to był to wyobrażenie. Wiesz ty, czym ty mogłeś być, prawda, z Wesela, do którego inscenizacji Wajda też już się wtedy przygotowywał. Tak, to było jakieś przypomnienie ideału. Coś mogło się stać, czemuś jesteśmy winni i pokazując tę postać, w której rzeczywiście zakochała się bez żadnej przesady, cała Polska, to nigdy nie było takiego przypadku z żadnym aktorem, jak to zakochanie się zbiorowe Polaków w Cybulskim, co on ciężko przypłacił, bo choroba alkoholowa, ale właściwie tak, jego tak. Fizyczna degradacja jego przedwczesnej śmierci tragicznej pod kołami pociągu była wynikiem jego dobrej woli. Chciał sprostać potrzebom rodaków, którzy się w nim zakochali, w jego postaci. A on nie był tą postacią, to był Maciek Chełmicki, ale zakochali się fizycznie w nim i on nikomu nie chciał odmawiać, pił z wszystkimi. To był tryb życia, którego on nie wytrzymał po prostu, dlatego że sztuka nie mogła sprostać temu oczekiwaniu widowni, bo ta postać Maćka Chełmickiego, bohatera Popiołu i Diamentu Wajdy, była ponad stan kultury PRL-u. Panie profesorze, tutaj pani doktor chciała się włączyć do naszej rozmowy. Bardzo proszę, pani doktor, proszę włączyć mikrofon. Ja tylko dodam, jeżeli chodzi o te postacie, o których pan profesor mówił, że jest postać w tym filmie, która jest po stronie, no nazwijmy to, komunistów podbijających państwo polskie, to jest postać szefa Urzędu Bezpieczeństwa. Także taka postać się pojawia, przy czym ona też jest trochę nieprawdziwa, ponieważ tak naprawdę, i to już w tej chwili wiemy, przy Urzędach Bezpieczeństwa byli tak zwani sowieccy doradcy, sowietnicy, którzy tak naprawdę kontrolowali właśnie to, co robią te polscy funkcjonariusze Urzędów Bezpieczeństwa i którzy też jakby pomagali dokonywać represji, czyli tego podboju państwa. I kwestii Andrzeja Wajdy, ja oczywiście nie znam jego, nie jestem specjalistą od biografii Andrzeja Wajdy, ale tak sobie myślę, że jeżeli ojciec Andrzeja Wajdy zginął w Katyniu, a kłamstwo katyńskie było jednym z największych kłamstw PRL-u, bo przecież pamiętajmy, że mówienie o tym, że zbrodni dokonali Sowieci, było ścigane przez prokuraturę PRL, to wydaje mi się, że Andrzej Wajda jednak gdzieś tam poza tymi swoimi jakby artystycznymi ambicjami
miał ogląd właściwych proporcji i że on na tyle, na ile mógł w tamtych czasach, czyli po tym przełomie październikowym 56 roku, on do tego filmu w postaci symbolicznych scen, one są, to jest obraz, to jest jakby pozawerbalne, więc tak sobie myślę, że może łatwiej było tutaj uzyskać zgodę cenzury. Ja zaczęłam mówić o tym, że znalazłam ileś takich półprawd, tak, w tym filmie. I to są właśnie te sceny przemarszu tych wojsk sowieckich. Tak? Tam jest kilka tych scen. On pokazuje obecność wojsk rosyjskich na ziemiach polskich. Inna półprawda, to jest też pan profesor już zaczął o tym mówić, to są te różne postawy społeczeństwa polskiego. Tak? Historycy generalnie wyróżniają wobec nowej ludowej władzy. Tak? Historycy generalnie no, zgadzają się, że te postawy były cztery generalnie, tak? I to można znaleźć, troszeczkę jest to zniekształcone u Wajdy, ale generalnie to można znaleźć, tak? To znaczy jest ci, którzy byli po stronie komunistów, ci, którzy byli przeciwko budowaniu nowego komunistycznego systemu władzy, ci, którzy chcieli odbudowywać Polskę ze zniszczeń, tak? Lekarze chcieli leczyć ludzi, inżynierowie chcieli odbudowywać stolice i zagospodarowywać ziemie zachodnie. No i czwarta taka postawa, która właściwie nie ma nazwy, to są takie tacy ludzie wodorosty, tak? Którzy się dostosowują do danej sytuacji. Tutaj jest to dość dobrze pokazane w postaci wykrowanej przez Bogumiła Kobielę, czyli tego Drewnowskiego. Tak? To są osoby takie koniunkturalne. I dwie takie te sceny, które są, no mi się wydaje, że one są aktualne do dziś, mimo tego, że ten film jest umieszczony w latach 50. pod względem tego, co władza ówczesna dopuszczała, to scena oczywiście no, śmierci, tak? Śmierci Macieja Chałmickiego na śmietniku historii. I powiem szczerze, że myślę, że dokonuje to nadinterpretacji, ale to też jest siła tego filmu, że on jest jakby aktualny do dziś. Może pan profesor tutaj dopowie. Przecież żołnierze, tak, wyklęci, którzy ginęli w więzieniu mokotowskim, byli wrzucani do dołów śmierci na cmentarzu Wąskowskim na kwaterze Eł, gdzie był śmietnik, tak? Ja jestem ciekawa, czy wiem, że warszawiacy o tym wiedzieli, to plotki o tym krążyły. Ja oczywiście nie potrafię powiedzieć, czy Andrzej Wajda, czy to jest moja nadinterpretacja, czy też może tutaj Andrzej Wajda wiedział coś na ten temat i to umieścił. No i ta scena w kościele, tak? Ta druga scena w kościele, gdzie jest Maciek Chełmicki i razem z Krysią. Kościół jest zniszczony na skutek działań wojennych, odwrócona do góry nogami figura Chrystusa, która pokazuje, no z jednej strony można to było wtedy przedstawić cenzorowi, tak, jako rozbicie wartości tego dotychczasowego świata, a z drugiej strony też może teraz ja to tak interpretuję, jakby nadchodzący właśnie ten komunizm, ten ateizm i to, co nadejdzie wkrótce, czyli całą tą przebudowę społeczno-gospodarczo-duchową też państwa. Być może ja to nadinterpretuję, ale myślę, że to jest siła obrazu Wajdy, te obrazy symboliczne, które my możemy wsadzać kolejne rzeczy, które dostrzeżemy, które nam jakby przyjdą do głowy. To jest siła symbolu też. Panie doktorze, to krótko. Króciutko. Tak, bardzo krótko. Pierwsza sprawa, śmierć na śmietniku. No tak, oczywiście, to i w powieści, w scenariuszu żadnego śmietnika nie było. Jak pamiętamy z powieści, to wyglądało inaczej. Natomiast tutaj
Wajda przejeżdżał w czasie realizacji, bardzo dużo było improwizacji na planie. Zobaczył ten śmietnik, pomyślał, to jest, i to jest ta intuicja, przeczucie, że to będzie mogło być tak odczytywane, że z jednej strony śmierć na śmietniku historii, to tak robili, tak komuniści postępowali ze swoimi opozycyjnymi patriotami, a z drugiej strony dzięki aktorom to będzie mogło być odczytywane odwrotnie. Ten karnawał, odwrócenie wartości, jeżeli jest w zburzonym kościele, czy częściowo zburzonym, odwrócony posąg Chrystusa, to równocześnie są odwrócone do góry nogami, jeszcze nie powieszone na zewnątrz, portrety nowych władców. Widać wyraźnie Bieruta, prawda, który czeka na powieszenie. To jest karnawał w sensie bachtinowskim, prawda, że przerwa przed zmianą, przed nową zmianą, z której może coś nowego wyniknąć. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Państwu za arcyciekawą rozmowę. Może ja powiem, o czym nie udało nam się porozmawiać. Nie udało nam się porozmawiać o tym, w jaki sposób Popiół i Diament Wajdy wpisywał się w oficjalną politykę historyczną PRL-u, jak władze reagowały na ten film i w jakim sensie ten film stał się też pewną matrycą przedstawienia podziemia niepodległościowego w filmie PRL-owskim. Nie udało nam się porozmawiać o sporze wokół tego filmu, który też ma swoją historię fascynującą, z wieloma przystankami, sporze intelektualistów, filmoznawców, historyków filmu. W jakimś sensie nasza rozmowa odtworzyła trochę argumenty tych stron sporu, ale z konieczności skrótowo. Nie udało nam się poruszyć kwestii tego pytania, dlaczego po 1989 roku tak mało filmów satysfakcjonujących intelektualnie i artystycznie powstało, w których wątek podziemia niepodległościowego byłby poruszony. No, filmy takie jak na przykład Historia Roya Jerzego Zaleskiego, który był bardzo oczekiwany przez publiczność, wyczekiwany, mnóstwo osób kibicowało temu filmowi, jednak rozczarował. Pytanie dlaczego? Dlaczego dzisiaj, kiedy są pieniądze, jest przychylność władz, można kręcić, nie powstają te filmy? To jest pytanie istotne, na które nie udało nam się odpowiedzieć, ale może będą jakieś następne okazje. Temat jest ogromny i ważny. Cieszę się, że skupiliśmy się na pewnych kwestiach, które można było pogłębić. Bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w następnej odsłonie Obrazów Historii. Do widzenia. Dziękuję bardzo.